witam moi drodzy bardzo serdecznie, Jurkowski z tej strony. Dawno nie było szybkiego strzału, dlatego wrzucam dzisiaj szybki strzał specjalnie dla Was. I dzisiaj moi drodzy, wrzućmy sobie na słuchawki go, żebym mógł sobie w tle, żeby mi ten numer grał. Raz, dwa, trzy, pięć, 18. Leci. Jak już zdążyliście zauważyć, mamy na tapecie Ramone 2-3, Ry 2-3 z Poznania, RR Brygada. Wrzucam ten numer, może nawet nie ten numer, bardziej chciałbym, żebyście wrócili w ogóle do pierwszej solowej płyty Ramony, do jego pierwszego nielegalu z roku 2003, do płyty Uliczny Folklor. Jest to klasyk na skalę poznańską na pewno, jest to również mój klasyk i uważam, że ta płyta jest warta przesłuchania, warto do niej wrócić. Jest tu parę perełek, oczywiście są też numery, to jest rok 2003, nie ma co wymagać tutaj jakiegoś, nie wiadomo jak wielkiego szału, ale na rok 2003 ta płyta zjadała, a parę numerów do dzisiaj nie straciło na wartości w ogóle. Jednym z nich jest Najgorętszy Dzień Lata. Świetny storytelling, polecam Wam zacząć sprawdzanie od tego numeru. Jeśli chodzi o anegdotową opcję szybkich strzałów, tutaj mam tego troszkę więcej niż normalnie, ponieważ z Ramoną 2-3 znam się osobiście i o tym też chciałbym trochę opowiedzieć, ponieważ jak ja nagrywałem swoją pierwszą płytę w roku 2004 właśnie u studio miksera na piętrze, tam też Ramona nagrywał swój Uliczny Folklor w roku 2003, rok wcześniej, i przez miksera udało mi się dorwać kontakt do Ramony. Oczywiście jak już poznałem tą płytę, byłem zajarany maksymalnie i było to dla mnie celem numer jeden, żeby Ramona 2-3 znalazł się gościnnie na moim albumie. Na szczęście się udało, poznaliśmy się, Ramona się dograł. Do dziś oczywiście z Ramoną mam kontakt, jak się go pytałem o tą płytę i o jakieś anegdoty, to mówił, że jest dosyć ciężko, ponieważ było to 12 lat temu i nie za dużo pamięta. Jedynie z ciekawostek takich delikatnych to jest na przykład to, że beat do Najgorętszego Dnia Lata, który leci właśnie w tle. Ten beat był na płytę Kulopa przygotowany, ale Kulop odstąpił. Tak, ten Kulop Bang odstąpił ten beat dla Ramony. I dobrze chyba się stało, nie? Bo zdając jakby tempo nagrywania Kulopa, to do dziś moglibyśmy tego bitu nie usłyszeć, a jest to chyba najlepszy numer na tej całej płycie, jeśli chodzi o Ramonę i o Uliczny Folklor, także dobrze się stało. Mikser odpowiadający za produkcję, którego znacie dzisiaj z Demonologii ze współpracy ze Słoniem, robił zdjęcia do okładki do tego albumu, czyli także to była bardzo rodzinna produkcja, można powiedzieć. I to w sumie tyle z anegdot, moi drodzy. Troszkę ode mnie, troszkę od Ramony, ale żeby jakby wynagrodzić Wam to, że te anegdoty nie są takie szałowe, będzie konkurs. Do wygrania będzie płyta Ramony 2-3 z autografem na moim fanpage'u, także zapraszam Was na mojego fanpage'a, tam będzie post zaraz pod filmikiem, który dzisiaj wrzucam, będzie post konkursowy, tam też pytanie konkursowe do wygrania, płyta Ramony 2-3 z autografem od Ramony, także dla fanów myślę, że nie lada gratka. Trzymajcie się ciepło, to był Jurkowski, to był Szybki Strzał z Ramoną 2-3 prosto z Poznania. Pozdrawiam serdecznie tej. Tobie ta relaks to zapowiada najgorętszy dzień lata. Słońce w roku 2003 Ramonka sobie podśpiewuje ty. Relaks to zapowiada. To jest zajebiste gówno. Najgorętszy dzień lata. Kurwa.